Dobrze. Okej. Okay. Jak masz na imię? Marta. Marta. Pani Marto, czy pani wie, po co pani tutaj przyszła? Jaki to jest konkurs? Nie. Z masakra. No dobra, ale wiesz, jak to umiesz, potrafisz, pchaj się na fisz. Dobrze. Marto, to ty będziesz jako jedna z ostatnich, to będziesz wiedziała to, co wszyscy robią wcześniej. I dzięki temu szybko się nauczysz. Ale go nie kierujcie się litością. Dobrze, uwaga. Jedziemy, proszę państwa. Kto wykona najbardziej bliski ideału dźwięk? Najbardziej podobny do wydawanego dźwięku, który już tam dzisiaj słyszeliśmy, a który na pewno za chwilę usłyszymy, ten wygrywa. Państwo decydują. Uwaga, zaczynamy. Pierwszy dźwięk to... jedziemy. Proszę państwa, wygląda na to, że służby techniczne pilnujące toru nie upilnowały kota. Także masakra. Ledwo się wywinął. No dobra. To na pewno chodziło o ten konkurs? Tak. To może jeszcze raz pokaż tego kota. Dobra, dziękujemy. To już wiadomo, że nie wygrasz. Dobrze. No dobra, to od startu zacznijmy. Musiałem cię wymachać, bo byś jeszcze jechał z pół godziny, a potem wiesz, leżałbyś tutaj. Potem służby medyczne prosiłyby, żeby znowu pić więcej wody, a to przecież na bezdechu goś jechał cały czas. Ale dojechał najdalej. Jechał, nie, jechał naprawdę super, super. Proszę państwa, kolejny zawodnik, stańcie w linii prostej, tak będzie łatwiej, będą was wszyscy widzieli. Uwaga, kolejny zawodnik to, jeszcze raz imię? Hubert. Zgasł, co? No dobra. Ale dobrze, przynajmniej masz poczucie humoru. No gościu, nie stresuj się. Potem pogadamy o takich stronach, mam tam dwie takie. Może masz jeszcze więcej, to było to wiesz. No dobra, uwaga. Dobrze było. A czemu tak cicho? Co się dzieje? Może stres lekki? To odblokuj się. Może potrzeba... Może chciałeś się napić czegoś? A jeśli można? Daj mi błędzin. Daj mi. Niech się odblokuje, bo to Polacy tak mają często. Jak nic się nie napiją, to się nie odblokują. A ty nie patrz na jego puszkę, dostaniesz swoją. Uwaga, proszę państwa, państwo oceniają. Pokaż pępek. Pokaż pępek. Chciałem sprawdzić, czy się rozwiązał. Masakra. Była masakra teraz, co? No dobra. No mistrzuniu. Gdzie to tam? No. Dobrze. Słuchaj, trochę przesadziłeś. Słyszałeś kiedyś MZ-kę? Taki NRD-owski motocykl słyszałeś kiedyś? Słyszałem. Myśmy też to usłyszeli chyba. Kurde, czemu tak nisko? To już nie powinien być wyższy dźwięk? No, to zależy od ustawień wydechu, nie? To dlaczego miałeś wydech tak ustawiony? Bo to jest Monza. A nie słyszał, że po Monzy jechałem? Nie, ja słyszałem, że jechałeś MZ-tą po prostu. Ze źle ustawionym wydechem. No, dobra. No, Matrix, chodź tutaj. Rozwal ich. Hubert.
Gościu, pamiętaj, że jak wygrasz, to dziś wieczorem wybierasz. Jesteś królem. Oczywiście. Spokojnie. Powiedział, mówiłem, że wygram. Wracam do gościa Pędzin teraz. Zobaczysz, co się będzie działo. Jedź, gościu. Przecież wiem, że informatycy to potrzebują wspomagania. No dobra. Od razu coś mi tam przyszło do głowy o ręcznym, ale dobra. Było lepiej? Ale trochę za słabo jeszcze, jednak gość był tutaj najlepszy. Ale teraz goście idą na maksa. No dobra, kolego. Drogi hokejista z Malborka. Znasz Jarka Dymka w ogóle z Malborka? Tak. Duży jest? Nie wiem. A czym zajmuje się Jarek Dymek z Malborka? Strongman. No, strongman. Tak? To jaki jest? Duży czy mały jest? Średni. No dobra, to może lepiej posłuchamy, jak tu jedziesz. Może i zagadał teraz, jak powiem to Dymkowi, jak wjedzie do tego klubu, jak te kije na tyłkach połamie. Uwaga, jedziemy. Ty nie gadaj do niego, jak on to robi. Chłopie, gość się trzyma za nos, ja pilnuję mikrofonu, bo jak koza wyskoczy, to kto potem będzie gadał do tego mikrofonu? Także nie przeszkadza. Sto. Uwaga, jeszcze raz, tylko się nie posmarkaj. Czekaj, przyciśnij, bo jednak jest lepszy efekt. Po prostu zachowaj się tak jak w klubie, czyli coś masz na nosie przyciśniętego, krążek tutaj, wiesz, wszystko.